OK, witam jeszcze raz w takim razie wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nagramy sobie nasze spotkanie, żebyśmy mogli sobie później w przyszłości odtworzyć i wrócić do informacji, o których sobie dzisiaj poopowiadamy. Żeby mi było łatwiej, Szanowni Państwo, to przygotowałem kilka slajdów, które pokażą, jak wyglądają produkty, jak, jakimi ja na co dzień się posługuję. I co lubię stosować. Także ja sobie ja sobie podłączę ekran, żeby było łatwiej. I za chwileczkę będziemy sobie mogli oglądać te nasze preparaty. Prośba jest taka, jak będę udostępniał ten ekran, żebyście napisali Państwo, że. Widać slajdy, które chcę Państwu pokazać. Także zaraz będę udostępniał, i zaraz sobie startujemy. No dobrze, to ja już mam przygotowane prezentacje. Jeszcze czekam w międzyczasie, bo jeszcze kilka osób było w poczekalni, żebyśmy mieli wszystkie. To, sprzedaży. że ja będę na bieżąco wpuszczał. Tak? Wielkie dzięki. No, tak, bo ja tak powodunka. zwlekałem troszeczkę, bo widziałem. Dobra, dobra, super. No to startujemy w takim razie. Wybaczcie Państwo za technikali, bo mam przyjemność pierwszy raz korzystać z nazumia z tego. Także dzięki za pomoc, a ja już sobie uruchamiam w takim razie i startujemy. Czy wszystko widać? Czy jest w porządku w tej chwili? Tak, jest ok. okay. Tylko ta, ta kolumna po prawej stronie, jeszcze doktorze, żeby doktorem przesunął, będzie go Dobra. dobrze. Dobra, chyba wszystko już w tej chwili powinno być. No to startujemy. Z, startujemy z naszym spotkaniem. Okej. Okay. Jak zacznę troszeczkę o sobie. Żebyście Państwo wiedzieli, jak będziemy razem pracować. Czym ja się zajmuję. Jestem dietetykiem dyplomowanym zilarzem i lekarzem medycyny. A pracuję w Katowicach, chociaż nie ukrywam, że jestem też osobą, która dość aktywnie uczestniczy w różnych badaniach. Między innymi uczestniczę w tej chwili jako aktywny szef dwóch projektów badań klinicznych w dwóch badaniach klinicznych. Zajmuję się też Taką działalnością, no nazwijmy to charytatywną, bo pomagając w rozwoju dziedziny medycyny ubezpieczeniowej. No i zajmuję się również troszeczkę rozwojem w dziedzinie medycyny estetycznej. To jest taki trochę mój konik, w związku z tym to, to też pojawia się w mojej, mojej pracy. Nie byłoby mojej pracy tak naprawdę w całości tak jak ja do niej podchodzę, czyli mm, holistycznie, gdyby nie pewne elementy natury, które zaciągnąłem do pracy. Tak naprawdę chodzi o to, że to są e, moim zdaniem fundamenty zdrowia. E, fundamenty zdrowia to znaczy jeżeli zastosujemy kilka e, podstawowych zasad i e, ja w tej mojej pracy w gabinecie fitoterapii i dietetyki chciałem pokazać Państwu najważniejsze elementy, którymi zawsze, jak będziemy pracować razem, będziecie chcieli się ze mną spotkać, zawsze będę zwracał na to uwagę. A, a mianowicie medycyna fundamentalna. Jestem twórcą zasad medycyny fundamentalnej, czyli zdrowa dieta, fitoterapia. Aktywność fizyczna, walka ze stresem i zdrowy sen. To są pierwsze i chyba najważniejsze elementy zdrowia, jakimi zawsze będę się posługiwał w mojej pracy. I mówię tu o chorobach przewlekłych. I też zachęcam Państwa do tego, żebyście spojrzeli na tą listę swoimi oczami i zastanowili się, czy zgadzacie się ze mną, czy w tej pracy codziennej z Waszym zdrowiem. Nie powinniśmy wszyscy tak naprawdę dbać o to, bo tak to powinno wyglądać, że tych pięć elementów to jest nasza codzienność. Natomiast w chorobach przywlekłych zastosowanie leków jest potrzebne w niektórych sytuacjach, ale tak naprawdę to zobaczcie, że należy brać pod uwagę, że nasz organizm jest najważniejszym lekarzem. Najważniejszym lekarzem to znaczy, przecież nasz organizm nie jest, nie dąży do unicestwienia, tylko za wszelką cenę dąży do przetrwania i do zdrowia. A zatem naszą rolą jest posługując się takimi fundamentami stworzyć w organizmie dobrostan. I to, co my będziemy robić w, od strony zdrowia w naszej pracy w Willoway, to jest tworzyć warunki, żeby w naszym organizmie był dobrostan. Czyli zdrowa odpowiednia dieta, fitoterapia, o której sobie zaraz powiemy, aktywność fizyczna, walka ze stresem i zdrowy sen. To są te elementy, na które będziemy zawsze zwracali uwagę. Teraz jeżeli chodzi o naszą pracę z roślinami, to jak wiecie w projekcie Way użyliśmy Preparatów, które są w 100% naturalne. Czyli my dążymy do tego, żeby preparaty, którymi się posługujemy, miały maksymalną moc, ale żeby były naturalne. Czyli nie będziemy robili to, co w lekach, to, co w farmacji, że bierzemy jakąś jedną substancję, którą ktoś w fabryce wyprodukował. I na, tej, na bazie tej jednej substancji staramy się wyleczyć jakąś chorobę. Ja za chwileczkę też Państwu pokażę slajd, jaka też jest statystyka dotycząca zatruć, czy roli leków w zatruciach u człowieka. I zobaczycie, że jeżeli zastosujemy nieodpowiednią ilość leków, to to się może po prostu bardzo źle skończyć. I jak gdzieś w tej mojej pracy zacząłem. Jak pierwszy raz przyszedłem do tego projektu, a to było 5 lat temu, a to odnalazłem tutaj równowagę. Czyli jeżeli muszę zastosować jakiś lek, to ja ten lek stosuję. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli muszę zastosować jakiś lek, natomiast na co dzień idę w kierunku równowagi homeostazy i tego, że organizm człowieka ma właściwości, bo silne właściwości regenerujące. I te naturalne substancje pochodzące z roślin zaciągnęliśmy do roboty. To znaczy, wzięliśmy bardzo silne, stężone ekstrakty, stworzyliśmy wyjątkowe receptury, i jeszcze do tego staramy się, żeby te preparaty były całkowicie pozbawione jakichś tam zbędnych substancji. Żebyśmy mogli pracować rzetelnie i żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. To zawsze staramy się to udowodnić. To znaczy, każdy preparat, każdy surowiec przechodzi rygorystyczne badania w niezależnych laboratoriach, po to, żebyśmy mieli dowód na to, że produkty i surowce są bezpieczne, że nie ma tam jakichś zanieczyszczeń mikrobiologicznych, ani metali ciężkich, ani innych świnskich, które tak naprawdę no, nie byłyby spójne z tą naszą ideą. Produktu etycznego, produktu naturalnego i produktu bezpiecznego. Dlatego tutaj ta gwarancja jakości jest tak ważna dla nas wszystkich. To nie jest tylko tak, że rozmawia z Wami jakiś tam zielarz, który mieszka w lesie i, i gdzieś tam zgubił swoją relację zupełnie z medycyną klasyczną. Nie, szanowni państwo, ja jestem i będę zawsze lekarzem, i będę starał się zawsze łączyć medycynę naturalną z medycyną klasyczną. I to jest, uważam, moja wielka przewaga, że te dwa światy udało mi się połączyć, bo mogę y, obiektywnie i y, czasem krytycznie spojrzeć na obydwie strony. Czy jesteśmy w stanie rzeczywiście osiągnąć jakiś fajny, super efekt w jakiejś chorobie, jeżeli zastosujemy jakiś ekstrakt ziołowy czy jakąś mieszankę? To jest dla mnie cenne, że ja te dwa światy połączyłem. I teraz, żeby je połączyć, a jednocześnie, żeby, żebyśmy mieli jak najlepsze preparaty. Szanowni Państwo, my od wielu, wielu lat, od samego początku tego projektu, gdzie jest Wiloway, gdzie są produkty Nature Day, my od początku współpracujemy na przykład ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z Wydziałem Farmacji, z osobami z Akademii Wychowania Fizycznego, czyli z wykładowcami, z ekspertami z różnych dziedzin medycyny i to twardej medycyny żebyście państwo mieli najlepsze produkty, żeby nawet jeżeli ktoś powie no dobrze, ale to jest przecież naturalny sposób suplementacji, możemy e, się leczyć w sposób naturalny, to co ma wspólnego z medycyną. Chodziło nam o to, żebyśmy nie zgubili tej relacji, żebyśmy szanowali obydwie strony. I jednocześnie żebyśmy tworząc te nasze preparaty mieli naprawdę najwyższej e, e, naj, najwyższej jakości produkty. Żeby one były rzeczywiście silne, to to jest trochę tak jak w życiu. W zależności od tego ile dodacie różnych substancji, nie wiem, nawet robiąc sobie jakiś posiłek, możecie stworzyć jakąś wspaniałą, esencjonalną, silną a, nie wiem, zupę czy jakiś posiłek, który zawiera bardzo dużo różnych substancji odżywczych, bo daliście najwyższej jakości składniki. Nie wiem, proste porównanie, słuchajcie, tak jesienno-zimowo. Chcecie zrobić jakiś zdrowy rosół, tak jak nasze babcie nas uczyły, że jak ktoś jest przeziębiony, to rosół nam pomoże, żeby nas wzmocnić. No, przecież nikt w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, nie zrobi rosołu na kostce rosołowej, tylko będzie chciał zrobić maksymalną, silną, jakąś odżywczą rzecz. Czyli ilość substancji odżywczych, jaką będziecie mieli w tym posiłku, musi być jak najwyższa. I myśmy wyszli z tego samego założenia. chcąc dostarczyć jak najwyższej jakości, ale jednocześnie jak najsilniejsze preparaty, Stwierdziliśmy, że jednym z najważniejszych elementów tego, że będziemy tworzyć te preparaty, jest to, żebyśmy jak najwięcej surowca potrafili umieścić w każdej pojedynczej kapsułce. No i słuchajcie, tego jest farmakologia, tego jest farmacja, żeby troszeczkę też skorzystać z tej wiedzy. Myśmy użyli po prostu silnych, bardzo zagęszczonych ekstraktów. I na opakowaniach, jak będziecie się przyglądać tym składom tych produktów, zobaczycie, że tam jest napisane coś takiego. Tam jest. Czyli tak jak tutaj, taki skrót od angielskich słów. I to jest skrót od wskaźnika ilości surowca, który wzięliśmy, aby otrzymać określoną ilość tego ekstraktu. I teraz jak sobie zobaczycie na przykład w sklepach internetowych czy w sklepach zielarskich, to zwróćcie uwagę, że jeżeli weźmiecie ekstrakty roślinne, to tam to stężenie tych ekstraktów jest na przykład 1 do 1 albo 4 do 1. Czyli jeżeli przy jakimś ekstrakcie nie jest napisane w ogóle nic w sklepie zielarskim, to tam prawdopodobnie zagęszczenie surowca jest 1 do 1. Jak już ktoś chce zrobić troszkę lepszy preparat, droższy, ale lepszy, to jest 4 do 1. Natomiast myśmy zaciągnęli do pracy, słuchajcie, ekstrakty, które mają 10 do 1, a nawet 120 do 1. One są 120-krotnie zagęszczone. Stąd ja tak bardzo lubię pracować na tych suplementach, dlatego że jak ktoś weźmie jedną kapsułkę, która ma Pół grama. Tak? To teraz wiecie, ile to jest 60 gramów jakiegoś ekstraktu? To jest jedna łyżeczka ma 5 gramów. Tak? To tak, jakbyście wzięli za każdym razem z 12 łyżeczek jakiegoś stężonego 1 do 1 ekstraktu, a wybierzecie, w tych preparatach jedną kapsułkę, która waży pół grama, zamiast dwunastu łyżeczek przy każdym dawkowaniu jednego preparatu. Chciałbym, żebyście sobie to wyobrazili, co osiągnęliśmy dzięki temu, że mamy najwyższej jakości zagęszczone ekstrakty. Jak łatwo jest, a jednocześnie jak skutecznie, wziąć po prostu jedną kapsułkę spirulinową i popić ją wodą. To chciałbym, żebyście mieli zawsze przed oczami, żebyście to doceniali, bo to są naprawdę ważne rzeczy. To jest taka podstawowa rzecz. I też będziecie mogli śmiało, patrząc z perspektywy tych produktów, w tych zielonych kapsułkach spirulinowych, będziecie mogli sobie porównać preparaty. Po prostu. Możecie sobie porównywać preparaty, patrząc na ich składy. Zachęcam Was do tego. Ja miałem taką e, e, sytuację, przecież to było 5 lat temu. Może część z Państwa już e, e, słyszała, że pierwsze kapsułki, które myśmy mieli, to były takie kapsułki jak na tym slajdzie, takie jasne. I one jeszcze były barwione tlenkiem tytanu. Myśmy te kapsułki, słuchajcie, po prostu wyrzucili do kosza. Kosztowało to straszne pieniądze, ale zrobiliśmy to po to, żebyśmy mieli najwyższej jakości produkty, żeby one były bezkonkurencyjne. I stworzyliśmy zagęszczone, bardzo mocne, esencjonalne produkty, gdzie kapsułka jest tak naprawdę zrobiona słuchajcie, z glonów, ze spiruliny czyli to jest Mistrzostwo Świata, tak naprawdę. Tak? Nie wyobrażam sobie czegoś bardziej etycznego, czegoś, czegoś bardziej wyrafinowanego, wyższej jakości naturalnych preparatów, ekstraktów ziołowych, niż stworzenie kapsułki, która jest ze spiruliny. Możecie również zobaczyć, macie przeróżne preparaty. Ja za chwileczkę przejdę do tych preparatów, żeby też trochę takich historii z mojej pracy wam opowiedzieć, ale zanim tam przejdziemy, chcę też. Przypominać, co tam w środku jest, czyli zobaczcie zagęszczenie różnych ekstraktów roślinnych, które mamy w tych naszych preparatach. Najczęściej będzie 10 do 1, ale będą też preparaty, które będą miały zagęszczenie 25-krotne, 100-krotne czy nawet 120-krotne. W jednej kapsułce będzie gigantyczna dawka substancji odżywczych. Tu troszeczkę uchylam rąbka tajemnicy, i o tym już wspominaliśmy, czyli wyszukiwarka. Słuchajcie, my jesteśmy w trakcie przygotowywania specjalnej wersji wyszukiwarki. Jak wejdziecie sobie niedługo na stronę, wszystko będzie gotowe, to zobaczycie, że nie musicie się uczyć na pamięć 140 różnych ekstraktów ziołowych, i nie musicie na pamięć uczyć się, który preparat na co wam pomoże. Tak naprawdę, żeby było łatwiej, przygotowujemy dla Was specjalną, zmodyfikowaną wersję wyszukiwarki ziół. To było wiele, wiele lat temu takie moje marzenie, no bo jak skończyłem to studium zielarskie, to okazało się, że kiedy a, przyszedłem do tego projektu, i okazało się, że w tym projekcie nie będą lekarze. Nie będą tylko i wyłącznie zielarze, ale będą też osoby, które się na tych ziołach po prostu nie znają, a będą chciały z nich korzystać. To moim marzeniem było stworzenie takiego narzędzia, żeby każdy z nas, korzystając z jakiejś tam podstawowej wiedzy ekspertów, mógł sobie wybrać suplement dla siebie, no dosłownie w 5 minut. I to jest narzędzie, które niedługo będzie nam pomagało wszystkim, dlatego że Będziecie siedzieli sobie przy kawie, z laptopem na kolanach, będziecie siedzieli z kimś znajomym, komu chcecie polecić jakiś produkt, włączycie sobie wyszukiwarkę i w wyszukiwarce znajdziecie dolegliwość czy jakiś problem zdrowotny, z którym boryka się ta osoba. I pod tym problemem znajdziecie rozwiązanie, czyli sugerowane mieszanki, ekstrakty ziołowe, które powinniście u tutaj. Osoby, po prostu zarekomendować. Ta wyszukiwarka jest przygotowywana przez ekspertów, cały czas modyfikowana. Pierwszy wariant tej wyszukiwarki miałem przyjemność tworzyć z wiceprzewodniczącym Śląskiej Izby Aptekarskiej. Naprawdę no, facet z gigantyczną wiedzą, więc wierzcie mi, Maciej Gawroński, wierzcie mi, że siedzieliśmy trzy miesiące nad tą wyszukiwarką żeby wybrać wszystkie rośliny, ekstrakty, które użyliśmy do receptur. Do tego jeszcze przeglądaliśmy badania kliniczne, ty, ty publikacje w PubMedzie i tak dalej i tak dalej, żebyście nie tylko mieli odpowiednie mieszanki, ale jeszcze żeby na przykład jak będzie jakiś lekarz albo zielarz albo ktoś kto będzie szukał wytłumaczenia dlaczego Wybraliśmy taką roślinkę, czy taki opis, czy taki suplement dla danej dolegliwości, to żeby też mógł sobie poczytać publikacje naukowe. Jak chodziłem na to studium zielarskie, to tam się też uczyliśmy o tym, że ekstrakty ziołowe mogą mieć różną siłę. I myślę, że najczęściej każdy z nas to w, nawet jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że popijamy sobie herbatki ziołowe. Tylko musicie wiedzieć, że ekstrakt taki z suszonych ziół, jak sobie zalejecie go zwykłą wodą gorącą i zrobicie herbatkę, to tych substancji aktywnych w tej herbatce jest troszkę, no ale nie za dużo. Tak naprawdę nie za dużo, a my chcielibyśmy, żeby tych substancji było jak najwięcej, żebyśmy mogli się cieszyć tymi wszystkimi substancjami. No i tutaj pojawił się problem, to był taki pierwszy etap tego naszego tworzenia tych preparatów, czyli jakie rodzaje ekstraktów możemy użyć. I nie chcieliśmy Wam proponować saszetek z suszonymi ziołami, żebyście łazili z tymi suszonymi ziołami. I za każdym razem robili sobie herbatki, albo łazili po spotkaniach ze znajomymi, wyciągali herbatki i e, każdy, kto będzie stosował ten preparat, musiał w sobie cały dzień chodzić z termosem herbaty ziołowej. Było to zupełnie bez sensu. Dlatego, patrząc na to, co można zrobić jako ekstrakty z ziół, wybraliśmy najbardziej zaawansowane. Rodzaj ekstraktu to jest ekstrakt suchy. Czyli ekstrakt suchy to jest taki, który ma minimum jak najmniej rozpuszczalnika, który pozwala wyciągnąć z rośliny substancje aktywne. Myślę, że część z Państwa może znać taką roślinkę jak dziurawiec albo glistnik. Tak? To są takie roślinki, z których można robić różne ekstrakty i uwaga, one mają różne działanie. W zależności od tego, czy zrobicie z tego dziurawca herbatkę, bo zalejecie dziurawiec wodą, czy będziecie chcieli z tego dziurawca zrobić nalewkę, czyli alkoholowy ekstrakt. Zwróćcie uwagę, że inaczej działa ekstrakt z dziurawca, który jest ekstraktem alkoholowym, a inaczej działa ekstrakt, który jest ekstraktem wodnym. Dlatego jest po prostu, to trzeba brać pod uwagę. I te preparaty, które mamy, no my to mówimy, że one są kierunkowe. Czyli preparat kierunkowy to jest taki, że na opakowaniu będziecie widzieli, do czego on służy. Czyli Alkoholowy ekstrakt z dziurawca połączony na przykład z męczennicą, cielistą i melisą, to będzie mieszanka, która będzie pomagała nam w walce ze stresem. Bo takie będzie działanie ekstraktu alkoholowego. Ale zwróćcie uwagę, że my nie mamy tak naprawdę, nie wiem, może powinniśmy czasem mieć, jakby ktoś lubiał gdzieś na specjalną okazję, ale nie mamy nalewek, czyli nie mamy ekstraktów alkoholowych. Myśmy te ekstrakty suche po prostu odparowaliśmy, czy kupiliśmy już gotowe surowce, gdzie nie ma alkoholu. Bierzecie sobie opakowanie, gdzie jest piękna zielona spirulinowa kapsułka. W środku jest proszek, który stanowi esencjonalny, silny, stężony. Koncentrat tak naprawdę rośliny, on jest pozbawiony alkoholu. I to jest aspekt praktyczny też tych preparatów. Czyli możecie sobie wziąć taką kapsułkę, popić ją wodą i wsiąść za kierownicę, ponieważ tam nie ma alkoholu. To jest też taka fajna rzecz, o której warto pamiętać zawsze przy tych preparatach. My tak naprawdę na wszystkie te elementy naszej codzienności staraliśmy się zwracać uwagę. Oczywiście zawsze, ale to zawsze staram się zachęcać lekarzy, farmaceutów, fitoterapeutów do tego, żeby stosowali również preparaty naturalne. Bo Zobaczcie, tutaj jest taki przykład. Jest kora wierzby, naszej pięknej wierzby, którą przecież znamy wszyscy i kwas salicylowy, który jest pierwowzorem aspiryny, kwasu acetylosalicylowego tak naprawdę w, dawno, dawno temu w chemicznej syntezie z, po, został y, 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 wynaleziony, ale po raz pierwszy został wyciągnięty z kory wierzby. Niektórzy mówią, że związówki błotne, no dobrze, nie będę polemizował, ale jedna i druga roślina zawiera silne substancje przeciwzapalne. I teraz my w medycynie w ogóle jakbyśmy zapomnieli, że te naturalne substancje, które zawsze tam były i nie zginęły, one nadal mogą nam pomagać w naszym zdrowiu, nikt z lekarzy właściwie ich nie stosuje. Stosują tylko i wyłącznie chemiczne postacie jakiejś jednej substancji. No i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, zaraz dowrócimy do kapsułek spirulinowych. Moi drodzy, jakieś problemy mamy u doktora Janusza. Dajmy mu chwilkę na połączenie się i myślę, że zaraz wrócimy do wykładu. Ja spróbuję do niego zadzwonić i ustalić o co chodzi. Okej, okay, czy mnie słychać? Tak, dobra. Tak, dobra. Wybaczcie, czy teraz mnie słychać i widać z powrotem. Tak Możecie słychać. zaczynać. Tak, słuchajcie. Dobra, słychać, to dzięki. Okay. Nie wiem co się stało. Mam światłowód, więc nie wiem co musiało się. Coś musiało się na chwilę wywalić w całym systemie prawdopodobnie, no wybaczcie siła, mam drugi router rezerwowy, więc mam nadzieję, że będzie ok. Chcę wrócić do, do udostępniania ekranu, okej? Okay? Czy widać mnie, w, czy widać w tej chwili ekran mój? Proszę potwierdźcie. Tylko tak jak sobie. widać jest okej, okay, super. Dobra, dzięki, dzięki. Chcę do tego wrócić, dlatego że ten slajd jest bardzo ważny dla mnie. Słuchajcie, ja jestem lekarzem i leki to jest moje podstawowe narzędzie pracy. Chcę wszystkim uświadomić, że nadużywamy leków. Slajd pochodzi z badań Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i pokazuje najczęstszą przyczynę zgonów ludzi z powodu zatruć w Polsce. To jest 1991 rok. Te badania gdzieś tam później były powtórzone. Z jakichś powodów yy, 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 o, ostatnie badania nie są specjalnie łatwo dostępne, chociaż są prowadzone. Zwróćcie uwagę na jeden fakt. To nie grzyby zabijają najwięcej ludzi w Polsce, patrząc z perspektywy tego, o czym rozmawiamy, czyli tej, natural tego, na, tej naturalnej suplementacji czy jakichś tam zatruć. Najczęstszym powodem zgonów jest zatrucie lekami. Yy, Polacy nadużywają tych leków. W ogóle nie szanujemy swojego zdrowia, uważamy, że te leki są. Ja zawsze to słowo zmieniam to nie jest panaceum, to jest pacaneum na wszystkie, od pacanowa. Musimy o tym pamiętać, słuchajcie, bo jeżeli my nie będziemy zdroworozsądkowo patrzeć na nasze zdrowie, nie będziemy, tak jak w medycynie fundamentalnej, najpierw dbać o to dobrostan naszego organizmu, tylko będziemy pakować do tego organizmu jakieś substancje obce, bo leki to są substancje obce, słuchajcie. I tak jak te rośliny, zioła gdzieś tam zawierają jakieś substancje naturalne, obce, ale naturalne, to leki to są stricte już przetworzone substancje chemiczne, substancje obce, które niejednokrotnie w ogóle nie występują w naturze. Nawet jak spojrzycie, słuchajcie, ja pracuję też w poradni genetycznej, tak? Tam zajmuję się przede wszystkim e, zaburzeniami genetycznymi w dietetyce, ale jak spojrzycie od strony takiej zwykłej ewolucji jakiejś genetyki człowieka, to to co my mamy, do czego mamy dostęp od wielu, wielu setek tysięcy lat, jest szansa, że ten nasz organizm w jakiś sposób przywykł do tego, że zioła Naturalne substancje są czymś bardziej przez nasz organizm akceptowanym. Natomiast leki są bardzo świeżo stworzonymi substancjami, z którymi żaden z ludzi tak naprawdę 100 lat temu nie miał do czynienia w takiej postaci. Czyli od strony genetyki, jakiejś ewolucji, patrzenia na życie człowieka nie z perspektywy 100 lat, tylko na przykład 300 tysięcy lat jakiejś tam historii ludzkości, to nasz organizm, nie ma szans w relacji z lekami. I my musimy bardzo ostrożnie patrzeć na leki. Oczywiście, żebyście Państwo wiedzieli, i ja to podkreślam, leki są bardzo ważnym elementem leczenia ludzi. I są sytuacje, w których bez nich byśmy po prostu umarli. One ratują nam zdrowie. Natomiast w chorobach przewlekłych, wybaczcie kolokwializm, my przeginamy. Nadużywamy tych leków i one po prostu niszczą nasze zdrowie. I będę Wam to przypominał, ponieważ miałem taką sytuację. Słuchajcie, miałem. To była rekordzistka. Przyjechała do mnie pacjentka, która była Polką, wyjechała do Anglii i później wróciła do Polski. Ona miała jedną z chorób, w których lekarze podają leki przeciwzapalne. Wyobraźcie sobie, że lekarze. Zapisali jej łącznie i ona przyszła do mnie z listą 30 różnych leków. 30 różnych leków. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek na świecie był w stanie wyjaśnić mechanizm działania 30 leków działających jednocześnie. Te leki wchodzą w interakcje, tam powstają gigantyczne, Sytuację zagrożenia zdrowia dla człowieka, ponieważ tak naprawdę, słuchajcie, jak macie dwa, może nawet pięć leków, to już zaczyna być problem. Ta kobieta przyszła do mnie i miała listę 30 leków, które wcinała. To nawet, słuchajcie, można by było że, powiedzieć, że ona nie brała tych leków w dawkach miligranowych, tylko już na kilogramy. I może wśród nas są osoby, które. Tak bardzo kochają leki, że potrafią wcinać na przykład 10 różnych leków. I warto byłoby się, i to polecam Wam naprawdę, zwrócić do innego lekarza prowadzącego, oprócz Waszego lekarza, z zapytaniem, czy leki, które bierzecie, są dobrze dobrane. Bo ja się spotykam bardzo często z sytuacją, że niestety, ale tak kochamy leki, zapisywać, że może być sytuacja, że my na przykład Zapisujemy pacjentowi, który chodzi do czterech różnych specjalistów i ten pacjent zaczyna się obżerać tymi lekami. Proszę pamiętajcie o to, bo to może być sytuacja bardzo, bardzo dla Was niebezpieczna. Wróćmy sobie jeszcze do jednej rzeczy, co chciałem tylko podkreślić i przypomnieć. Słuchajcie te zielone kapsułki, które mamy w Willoway, kapsułki ze spiruliny, kapsułki spirulinowe. To jest jedna z najbardziej innowacyjnych technik podawania preparatów naturalnych na świecie. Bardzo prosta w podawaniu. Wy nie musicie wcinać poroszku, którym się możecie zakrztusić, albo stosując poroszek gdzieś na łyżeczce, wasze dawkowanie będzie nieprawidłowe. Macie ściśle odważoną, bardzo precyzyjną dawkę umieszczoną w kapsułce spirulinowej. I co jest fajne w tej całej sytuacji. Słuchajcie, przecież sama spirulina ma właściwości zdrowotne. Czyli można by powiedzieć, że gdybyście w środku nie mieli proszku z ekstraktem, to moglibyście się suplementować samymi kapsułkami. Oczywiście te kapsułki są nie dość, że e, e, trudno dostępne. To jeszcze muszę Wam powiedzieć, to są najdroższe kapsułki, jakie można sobie w tej chwili wyobrazić do zastosowania. Ale taka jest nasza filozofia. My nie uznajemy kompromisów. Albo robimy coś naprawdę na serio i do końca i najlepsze, albo w ogóle. I, to, I z tego jestem bardzo dumny. Pod tym się podpisuję. I to się od wielu, wielu lat nie, nie zmienia. I będziemy zawsze um, do tego dążyć. I muszę Wam powiedzieć, tak jak na tym poważnym zdjęciu moim na samym początku naszego spotkania. To panowie wiedzą, że ja będę zawsze, ale to zawsze, strażnikiem tej filozofii i tej jakości. Zawsze będziecie mogli na mnie liczyć, że ja będę szukał najlepszych rozwiązań. Oczywiście nie jestem sam, słuchajcie, jest cały zespół ekspertów, z którymi mam przyjemność pracować, więc co wcale nie jest, a moja zasługa, że te preparaty są takie, no doskonałe, można by powiedzieć wyjątkowe. Jest cały zespół ekspertów. Tak? Ja jestem tylko jednym z elementów takich trybików, które stara się dostarczyć nam najlepsze, co jest tylko możliwe. No dobrze. Słuchajcie, lato i jesień się już nam kończy. Jeszcze tam do lasu można się wybrać, a przed nami na slajdzie Borelia Plus. Borelia Plus jak sama nazwa wskazuje służy do tego, żebyśmy wspierali odporność u osób, które pogryzły kleszcze. Tak patrząc od strony takiej czystej statystyki, to jeżeli pójdziecie sobie do lasu czy na łąkę, to tam mogliście spotkać jakiegoś kleszcza, który was mógł ugryźć. No i powiem wam, że ja mam bardzo, bardzo wiele takich osób, które niestety cierpią z tego powodu, i bardzo szczycę się jedną rzeczą. Wśród osób, z którymi mam przyjemność pracować w tych preparatach naturalnych od pięciu lat, szczęśliwie nie, żadna z tych osób nie pozostała chora. Co to znaczy? Że udało się podając w niektórych wypadkach, przyznaję, we wczesnej postaci boreliozy, zawsze, zawsze antybiotyk ale w tych momentach kiedy przychodził do mnie pacjent u którego antybiotyk nie zadziałał albo minął już trochę czasu od podania tego antybiotyku i, i, i pomimo tego coś było cały czas nie tak muszę wam powiedzieć że wszystkie osoby które stosowały naturalne preparaty wyszły z tego choróbska a warto wiedzieć że e, e, borelioza sama w sobie jest Chorobą, którą jeżeli się nam nie uda wyleczyć, może doprowadzić do kalectwa. Więc to jest jeden z takich, z takich elementów, z których nie dość, że jestem dumny, to jestem przeszczęśliwy, ponieważ mogliśmy pomóc naprawdę bardzo wielkiej ilości ludzi. Patrząc z perspektywy tego, jak są zbudowane preparaty, to możecie zobaczyć, że So, jest tam nie jeden rodzaj ekstraktu, tylko najczęściej jest sześć lub więcej różnych ekstraktów. I to jest ważne, żeby one działały synergicznie. To znaczy, żeby wzajemnie się wspierały. I bardzo często jest tak, że jak sobie wejdziecie później w wyszukiwarkę, czy gdzieś będziecie szukali na przykład tematu borelioza to nie tylko że zobaczycie, że macie Borelię plus, gdzie macie sześć różnych ziół, to jeszcze wyszukiwarka będzie wam mówiła, fajnie byłoby, gdyby oprócz Borelia plus pamiętać o tym, żeby podać sobie probiotyk, żeby podać sobie olej omega-3, bo ma właściwości przeciwzapalne, żeby oprócz Borelii plus może podać coś, co wzmocni waszą wątrobę albo detoks, tak? Dlaczego? Dlatego, że borelioza jest chorobą toksyn. Sama krętki Boreli, bakterie, które odpowiadają za boreliozę, to są duże cwaniaki. Wyobraźcie sobie, że one się potrafią ukrywać przed nami. Nawet jak podamy antybiotyk jakiś, to... One potrafią zmienić swoją postać, żeby uciec przed tym antybiotykiem i schować się w organizmie. I są takie cwaniaki, że potrafią się schować nawet w miazdze zęba. Także walka z kredkami wcale nie jest taka prosta. Natomiast tutaj w składzie Borelia Plus oczywiście są wspaniałe rośliny, ale tu jest jedna z moich absolutnie ukochanych, czyli Andrographis paniculata, brodziuszka wiechowata. Co jest bardzo ważne, ekstrakt z brudziuszki ma takie właściwości, że on potrafi przekroczyć barierę krew-mózg. Czyli jak macie jakieś problemy zdrowotne, chcecie sobie poprawić odporność, nie wiecie z jakiego powodu macie jakieś takie dziwne, no bo byliście u lekarza, lekarz, lekarz coś tam stwierdził, nie do końca wie, co wam dolega, macie jakąś tam chorobę stawów, Prawdopodobnie reaktywną, czyli wtórną, podejrzewacie, że to może być po ugryzieniu kleszcza. To zawsze pamiętajcie, że jest coś takiego jak protokół Bichnera, bo to co widzicie tutaj, czyli Szczećpospolita, Czepota, Czosnek, Rdestowiec, Brodziuszka, to jest jeden z elementów protokołu Bichnera. To jest taki amerykański protokół, zrobiony przez zielarza amerykańskiego. I to macie do dyspozycji. Możecie sobie Borelie plus stosować w suplementacji zarówno po ugryzieniu kleszcza, jak również wtedy, kiedy chcecie sobie po prostu poprawić odporność. Później, i tutaj kilka przykładów, później pokażę Wam jeszcze inne jakieś tam mieszanki kilku suplementów. Cardio plus, czyli to są takie ekstrakty roślin których zadaniem będzie poprawa pracy serca i naczyń krwionośnych. Z perspektywy mo mojej pracy powiem tak. Pewnie część z was zastanawia się dlaczego powinniśmy wybierać zioła w niektórych sytuacjach w regeneracji człowieka i w leczeniu. Moja historia jest taka, że pierwsze moje przekonania do ziół to była historia mojego ojca któremu zioła uratowały życie. I ja później nabrałem wielkiego szacunku do ziół. Muszę wam powiedzieć, że są tu takie mieszane suplementy, na przykład poprawiające nastrój, że ja mam pacjentów, którzy są psychiatrami i chętnie stosują te ekstrakty u siebie. Albo lekarzy, którzy wiedzą, że wzmacnianie czy poprawa, odbudowa tak naprawdę śródbłonka naczyń krwionośnych może również odbywać się nie tylko poprzez to, że będą tak jak zawsze stosowali jakieś leki obniżające ciśnienie, tak, bo się boją nadciśnienia, to jeszcze zrozumieli, że nie samym nadciśnieniem człowiek, lekarz żyje i e, potrzebuje on czegoś, co będzie... Po prostu goiło ich naczynia krwionośne. Musicie sobie spróbować wyobrazić, że taka miażdżyca, która jest w naczyniach krwionośnych, to jest sytuacja, w której tak naprawdę najpierw dochodzi do osłabienia ściany naczynia krwionośnego, później te ściany naczynia stają się coraz bardziej kruche i łamliwe. Tam też wchodzi cholesterol i wchodzą białe ciałka krwi. I w sumie to jest jeszcze taki moment, w którym tą miażdżycę można odwrócić. Natomiast w momencie, kiedy te białe ciałka krwi, które tam wchodzą i wyłapują ten cholesterol, który tak naprawdę, słuchajcie, biegnie sobie z tej wątroby do tych popękanych naczyń krwionośnych, Bogu ducha winny, po to, żeby Wam życie uratować, żeby pozatykać Wam te pęknięcia w tych naczyniach krwionośnych. I on jeszcze może wrócić jak zagoicie naczynia krwionośne. Po to właśnie służą takie ekstrakty. Natomiast jak się zagapicie, nie będziecie o siebie dbali, to te białe ciałka krwi tak się obżerają tym cholesterolem w tych naczyniach krwionośnych, że z tego obżarstwa zaczynają pękać. I tworzy się problem, słuchajcie, bo już jak zaczynają pękać te białe ciałka krwi, wchodzi tam tkanka łączna, a jeszcze nie daj Boże... A wejdzie tam trochę wapnia i z tego się zrobi blaszka miażdżycowa, no to już tak jak mówią dzieciaki afterbirth, czyli po ptokach. I jest po prostu za późno. Stąd zastosowanie ekstraktów roślinnych u osób, które mają problemy z serduchem, z naczyniami krwionośnymi, służy do tego, żeby po prostu zagoić te naczynia krwionośne i ile się tylko da odwrócić procesy miażdżycowe. One są do pewnego stopnia, słuchajcie, odwracalne. Ostrzegam, do pewnego stopnia. Nie daj Boże, jak ktoś pali papierosy. No to jest karygodne, dlatego że palenie papierosów jest jednym z czynników, który po prostu bardzo niszczy naczynia krwionośne. Także tak to wygląda. Jest dedykowany produkt Cardio Plus. Tutaj kolejna rzecz. I tak, jak zastanawiałem się, co mógłbym. Na przykład mamy spotkanie z lekarzami, i to, moja, to, to ten mój wykład dedykowany jest dla lekarzy, dla farmaceutów i fitoterapeutów. I miałbym znaleźć najważniejszą formułę preparatu, co powinniśmy stosować na początku. Bo tak naprawdę to o to chodzi, żebyśmy zaczęli szanować i kochać zioła, ponieważ one są bardzo, bardzo naturalnym sposobem powrotu do zdrowia, czyli tak naprawdę gojenia tego organizmu, to jak mielibyśmy od czegoś zacząć, to muszę Wam powiedzieć, że ja bym zawsze zaczął od probiotyku i zawsze zaczął od kwasów omega-3. I to jest taka uniwersalna formuła, którą wszystkim Państwu polecam. Czyli jeżeli od ostatnich dwóch lat nie stosowaliście probiotyku, i w waszej lodówce nie ma tranu albo kwasu Omega-3, obojętnie czy w kapsułkach, czy w płynie, w oleju, i regularnie tego nie stosujecie, to teraz o na początku powinniście zacząć od tego, że Omega Oleum Forte IQ, zaraz pokażę ten suplement, i probiotyk, probio, powinniście po prostu stosować przez pół roku. To jest ogólna formuła, tak naprawdę początek zdrowia. Dlatego, że bakterie probiotyczne nie da się być zdrowym bez bakterii probiotycznych. Słuchajcie, ktoś kiedyś policzył, nie wiem jak, nie pytajcie, ale ktoś kiedyś policzył, że bakterii probiotycznych w ludzkim organizmie jest więcej niż komórek ludzkiego ciała. Jak oni to policzyli, nie mam pojęcia, naprawdę, ale to jest, to jest niesamowite. Także bakterie probiotyczne są obowiązkowo dla każdego z nas przez pół roku najlepiej po prostu stosować. Teraz omega oleum forte IQ to jest kwas omega 3 wielonienasycone i to jest też Mistrzostwo Świata. To jest butelka ze szkła medycznego ponieważ kwasy omega-3 są bardzo aktywne, żeby nie wchodziły w żadną reakcję, żebyście mieli czyściusieńkie kwasy omega-3. On jest zrobiony z sardeli peruwiańskiej, frakcjonowany olej, do tego antyoksydanty z rokitnika i kiełków pszenicy i jest to konserwowane w cudzysłowie, czyli stabilizowane 100% naturalnym ekstraktem z rozmarynu. Zresztą muszę powiedzieć, że smakuje pysznie z dodatkiem cytryny i wiśni. Czyli to jest taki preparat oprócz probio, który tak naprawdę każdy z nas powinien sobie na start zawsze zastosować. Zresztą jeżeli Was interesuje jakiś tam poszczególny składnik, to tutaj poza kwasem omega-3, który ma silne właściwości przeciwzapalne, warto, warto poczytać o, Ekstrakcie z liści rozmarynu lekarskiego z kwasem karnozolowym, dlatego że kwas karnozolowy ma bardzo ciekawe badania w onkologii, czyli w walce z chorobami nowotworowymi. To jest y, też ciekawostka, warto sobie poczytać na ten temat. Suplementacja zatem tej mieszanki będzie miała bardzo szeroki wpływ na nasze zdrowie, bo będzie nie tylko zmniejszała stany zapalne, ale też będzie usuwała wolne rodniki. Tak? Czyli będzie też zapobiegała bardzo wielu różnym chorób, skom, a, a żyjemy w środowisku bardzo, bardzo zanieczyszczonym. Kolejna rzecz, która jest fajna i do naszej dyspozycji, będziemy mogli sobie z tego korzystać, to są oleje full spectrum CBD. One są w trzech odmianach z adaptogenem, power, ashwagandą. Drugi jest relax. Z melatoniną, i dzięki temu mamy regulację rytmu dobowego. I trzeci to jest klasik, bez żadnych dodatków. Ważne, żebyście wiedzieli, że to nie jest izolat CBD, czyli tam nie ma jednej substancji, na przykład jednego kanabinoidu, tylko tam jest ponad 100 różnych kanabinoidów i ponad 500 różnych substancji pochodzących z konopi siewnej. Czyli to jest olej full spectrum. To jest bardzo ważne. No dobrze. E, jesteśmy w takim momencie, a za chwileczkę też, jak zaczną dymić i smrodzić, to detoks nam się przyda, że zawsze w, będziemy mogli sobie wspólnie prowadzić różne odtruwające procedury. No i mamy tutaj, i tutaj mamy również kapsułki spirulinowe i taką mieszankę DEX Plus na truwanie czyli zioła, które tutaj są, rośliny, które tutaj są. Ich zadaniem jest wspomaganie detoksu w organizmie, czyli mamy na owocnie orzecha, goździkowiec, ekstrakt z kiełków brokułów, bylice, piołun, czy też chlorellę, czy zieloną herbatę. Będziemy sobie wchodzili w szczegóły kiedyś, dzisiaj nie ma na to czasu. Jest specjalna, dedykowana mieszanka właśnie na detoks. No i teraz kilka takich podpowiedzi, e, patrząc z perspektywy gdzieś tam, co można sobie połączyć, e, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym. I warto pamiętać, że na odporność mamy coś dla ci, li, dzieciaków również. Czyli mamy OptiKids Immunoprotect, to jest dla dzieciaków, które skończyły 3 trzylatka, e, to są przepyszne truskawkowe pastylki tam są bakterie probiotyczne i witamina D3 i w tej mieszance są takie bakterie, które nie tylko że poprawiają odporność u dzieciaków, ale na przykład zwalczają próchnicę u dzieci. Dlaczego? Dlatego, że za próchnicę w naszych zębach odpowiada taka straszna bakteria, ona się nazywa Streptococcus mutans i ona między innymi powoduje próchnicę, a w tym preparacie są bakterie, które walczą z tym streptokokus mutans. W ten sposób mogą eliminować ten patogen i zmniejszać prawdopodobieństwo próchnicy. Zresztą, naprawdę, słuchajcie, one są z ksylitolem, więc tam nie ma grama cukru. Chemicznie ksylitol jest alkoholem, jest Żartuję oczywiście, nie podajemy dzieciom alkoholu jako takiego. Także ksylitol jest bardzo powszechnie stosowany u dzieciaków, u osób, które mają jakieś tam problemy zdrowotne. I jest przepyszny, prze naprawdę dzieciaki go uwielbiają. Też fajnie poprawia właśnie u dzieci odporność. Ale tu też zobaczcie, że jest ImmunoNR Plus na odporność i powtórzony jest probiotyk. Dlatego, że nie wyobrażam sobie pakietu odporność bez wstępnego podania probiotyku. Później mamy różne, bo to są tylko przykładowe, preparaty kierunkowe. To znaczy mamy na przykład Sugar Plus na metabolizm glukozy, jak ktoś ma problemy. Cardio Plus dla osób, które chcą wzmocnić pracę serca i zagoić troszeczkę naczynia krwionośne. Albo Uro Plus, jak chcecie po prostu wzmocnić pracę układu moczowego. Także to są takie mieszanki kierunkowe. No i tutaj też jedna z moich ulubionych mieszanek. Też fajnie to się wszystko łączy w całość. Macie mianowicie liposomalną postać kolagenu z mieszanką kapsułkową Artrepain Plus. W środku jest Artrepain właśnie w tym słoiczku z złotą nakrętką i po lewej stronie mamy syrop zawierający glukon zaminę, chondroitynę, kwas hialuronowy i tak dalej i tak dalej, plus troszkę ziół, po to, żeby ta trójka na różnych, w różnych miejscach naszego organizmu mogła pomagać nam w odbudowie stawów. Także to jest też fajna, fajna taka kolekcja suplementów, które stosujemy w regeneracji stawów. Będę kończył. Chcę tylko przypomnieć parę rzeczy jeszcze na zakończenie. Zobaczcie, ile pracy potrzebowaliśmy, żeby tak naprawdę tych wyselekcjonowanych, no jest ich jeszcze więcej, wyselekcjonowanych ekstraktów w najwyższej jakości zaciągnąć do pracy, żebyśmy mogli się wszyscy cieszyć z zdrowiem, i z drugiej strony no mieć pewność, tak, że stosujemy najwyższej jakości preparat. Zawsze proszę pamiętać, warto, ja, ja osobiście często do tego wracam. Preparaty szczycę się tymi, że mają maksymalną dawkę, 100% maksymalnych naturalnych ekstraktów, że fantastycznie pomagają nam w tej naszej medycynie fundamentalnej, gdzie ta fitoterapia jest i suplementacja tak naprawdę jednym z podstawowych elementów. Co jest bardzo ważne, to jest też taki przykład: to są te kapsułki spirulinowe, jako taki namacalny dowód tego, jak bardzo staramy się zrobić coś wyjątkowego. Ta czystość farmaceutyczna tych preparatów i kontrola w niezależnych laboratoriach, czyli spełnienie wszystkich najbardziej rygorystycznych wymagań, jeżeli chodzi o preparaty. Także tyle z mojej strony. Pięknie dziękuję za uwagę i jeżeli są jakieś pytania. Na czacie, ja już kończę udostępnianie tego ekranu, to zachęcam wszystkich do może jakiejś dyskusji albo zadawania pytań, także chętnie odpowiem. Janusz, ja może na sekundkę wejdę. Bo myślę, że to jest dobra, dobry, dobry moment na to, żeby poinformować tutaj wszystkich naszych uczestników, że pewnie tych pytań jest mnóstwo. Ty jesteś sam. Uczestników jest ponad 100 osób, więc będzie ci trudno odpowiadać. A myślę, że na większość tych pytań będziecie mogli już znaleźć odpowiedzi na uruchomioną w trakcie wykładu doktora Janusza Wietechy naszej strony www.willoway.com Strona jest już odpalona, ale bardzo was proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. To wszystko w tym momencie się jeszcze buduje. Strona jest na razie tylko do tego, żebyście mogli sobie mniej więcej zobaczyć pierwsze produkty, które będą dostępne dla Was od już najbliższego poniedziałku, natomiast w niedzielę o godzinie 18 będzie taki powitalny zoom i w trakcie jak gdyby tego zoomu, czy zaraz po tym zoomie włączymy możliwość robienia pierwszych zakupów, a teraz przez te kilka dni po prostu możecie się z tymi produktami zaznajomić. I prosiłbym Was również o trochę wyrozumiałości, bo tej pracy było mnóstwo, ta strona jest co prawda odpalona, ale mimo wszystko tam jeszcze nie ma mnóstwa rzeczy, które będą dochodziły teraz każdego dnia do Waszej dyspozycji, do funkcjonalności tej strony, więc obserwujcie te pozytywne zmiany Eee, uczestniczcie w, w tej stronie, dawajcie nam wskazówki, które co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. I jeżeli faktycznie na którejś z pytań eee, stricte produktowych nie znajdziecie odpowiedzi, to piszcie proszę na e-mail pytaniałkawilloway.com. I w, doktor odpowie wam na te Wasze pytania. I pamiętajcie, jeszcze raz, niedziela, godzina 18. Startujemy z Zoomem powitalnym, i zaraz po tym Zoomie włączamy możliwość korzystania już pełnowartościowego ze strony, z logowaniem. W tej chwili widzicie jeszcze ceny takie detaliczne. Wy oczywiście, jak każdy z ambasadorów i klientów, będziecie mieli na wstępie ten rabat kliencki 10%, więc te, te ceny będą od tych cen, które widzicie, jeszcze 10% tańszej. To są ceny takie standardowe, bez, bez zalogowania. Także z mojej strony tyle. Janusz, ja bardzo dziękuję Ci dzisiaj za poświęcony czas. Jak zwykle godzina z Tobą minęła, jak 10 minut. <laughs> mamy, mamy ochotę na więcej, ale na bieżąco będziemy Was informować, kiedy będą kolejne spotkania z doktorem Januszem Bietą. Janusz, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie wszystkim. Dobrej nocy. Do zobaczenia.